przyjmij gospodyni ten kolacz żniwny, wypieczony z pierwszej mąki, wykulany w rękach, wrośnięty w dzieży, taki aż chrupiący i pachnący polem. W każdym bochnie chleba, tkwi ziarnko zboża, praca rąk ludzkich i dobroć Boża. Bóg zapłać. Dla rolników rok był dobry. Dobry urodzaj nawet tam, gdzie ziemi nie są żyzne. Również cieszą się pszczelarzy zebranym miodem. Również rolnicy, które hodują warzywa. W tym roku nie był złym rokiem dla rolników, chociaż był, może mniej było słońca, więcej padało, ale rok był urodzajnym. Наших ойців, про ойців традиції, би дожинки не тільки були фестивним забавом, щоб це була тяглость тих традицій, перед всім то подякування Пану Богу за дар землі, ну і, очевидно, рольникам. З кожної гміни, щоб представництво приїхало, щоб привезти за собою рольників, тим року, між іншими, понад 230 рольників на запрошення тут приїхало разом з гмінами. Ну, гміни завжди шикує стоїска, завжди щось нового. То з вінцями, то з дарами. В тому році був кош ясенних дарів. Слышимо здесь вот зараз пісенка білоруську. От перед тим було п'ять польських, бенді і литовська. Є повна інтеграція, є повна свята. Там, де нема такої традиції, чи влада більшостьова не польська в районі Троцьким, там ту ініціативу вчевав Зв'язок поляків, поділ Троцьким, і так само свінцянок. Так, мисля, що все є на добрий дрозі. І як в день своїх патрона, своїх імені, родини. Єстем щасливі вже є, власне, так, як є. Де є та вулиця, де є цей дом, де є та дівчина, та кохання? Знайшли вулиці, знайшли дом, знайшли дівчина, та кохання. Хоч кожен рік змінюється господар дружинок, правда, але wszystko jedno, czujemy się my tu gospodarzami, bo tu na naszym terytorium z honorem przynosimy to, że jest tu przy Palacu Marszałka Piłsudskiego. I rzeczywiście to my zrzeszamy, Rzesza z Rzesza. Bo ten z Piaskaj, a ten pod mój z Piaskaj. Żeby miało ręce nogi, na oczy nie opuszczamy. Witamy Was na Święcie Plonów. Dwie sceny dzisiaj są. Na tej scenie są jedne zespoły, na tamtej scenie drugie zespoły. No, ładnie zahuczyli, polecieli. Idź fotografuj się, lepiej nie straszny ludzi. Kiedyś nie było nawet w Europie takich smacznych, tylko w jedynym miejscu w całej Europie, w Pogirach. Z
Zapraszamy oczywiście mieszkańców regionu i ościennych regionów miasta. I z stolicy zapraszamy gości, zapraszamy partnerów, no i partnerów z zagranicy, których bardzo mamy dużo. I w tym roku to gdzieś tam ma około 300 osób, tylko partnerów, no, z Polski, z Ukrainy, z Białorusi, z Czechosłowakii. Pamiętam po raz pierwszy, kiedy przyjechałem w 1992 roku do Niemęczyna. Dziwnie mi to było, że jestem za granicą, a wszyscy po polsku mówią, więc no, bardzo mi się to podobało. I naprawdę współpraca zaczęła się rozwijać w różnych kierunkach. Tak? Przede wszystkim postawiliśmy na młodzież. Mieszkańcy osiedla Pikieliszki marzą o tym, żeby tutaj był Muzeum Piłsudskiego, żeby tutaj był jakiś hotel, żeby była jakaś kawiarenka, żeby można było przyjść i spędzić wieczór z rodziną, z kolegami. Brak pieniędzy za zrobić dalej coś z tego, zrobić taki mini hotelik. Piwnica jest wielka, które mogliby użyć dla kuchni, dla restauracji. Mieliśmy wielkie problemy z porządkowaniem ziemi. Nie mogliśmy tu sformować działki. To największa z przyczyn. Jak nie mamy działki, nie mamy możliwości porządkować, coś robić. Ale już w budynku no, jest przeprowadzony taki remont. Są nawet pokoje umeblowane. Zresztą partnerzy nasi umeblowali zaszczytne. Mamy zamiar, żeby to było muzeum. Biblioteka już ona jest, żeby to muzeum, żeby to ludzie mogli przyjechać, zobaczyć. Jak mówiono, są pokoje, ale są jeszcze problemy, żeby to była kuchnia. Plany są, ale to będzie w przyszłości, gdy dostaniemy jakieś możliwości, finansowanie, żeby to uporządkować. To są nasze plany na przyszłość. To jest nie do opisania, tego nie da się w słowach przedstawić, trzeba to zobaczyć, to trzeba to przeżyć, to jest naprawdę wspaniałe, tak powinno być.